piłka idzie strasznie mocno do przodu, można powiedzieć, rozwija tam do 120-150 km na godzinę, rękawice są pod to robione, co na mistrzostwa, nowa piłka, kosmos, ubrania przewiewne takie, buty Ronaldo. Teraz no, trzeba też pójść za nimi, za tymi piłkarzami. Wyprodukowaliśmy pierwszą w Polsce gotową hybrydę, która pokaże piłkarzom, że my też dbamy o nich. Dosłownie taką samą murawę posiada stadion Santiago Bernabeu w Madrycie, na którym rozgrywa swoje rozgrywki Real Madryt, więc te same warunki wprowadzamy do Ekstraklasy. Jesteśmy już na rynku od 20 lat i od tego czasu bardzo mocno pracujemy na pozycję lidera i też śmiało mogę powiedzieć, że w tej chwili tą pozycję mamy bardzo dobrze wypracowaną. Cała plantacja obejmuje około 350 hektarów i wszystko praktycznie jest w jednym miejscu. Jesteśmy bardzo nowoczesną firmą, 100% polską. No i też wchodzimy na rynek już europejski, zaczynamy się liczyć, zrobiliśmy teraz Trondheim, Norwegię. I właśnie na tej murawie zostanie rozegrany już praktycznie niebawem, bo 8 sierpnia super puchar UEFA. Także Puchar Europy też na naszej trawie był grany, na narodowym. Także nie ma już chyba piłkarza tych najlepszych, żeby nie deptali po naszej trawie. Taką koroną, którą sięgnęliśmy, to na pewno będzie Stadion Narodowy. Stadion Narodowy z uwagi na to, że to jest chyba najbardziej wymagający obiekt do pracy. Ostatnio to na pewno bazy treningowe dla reprezentacji przed Euro we Francji, Arłamów, Jastarnia. No i myślę, że też bez znaczenia nie pozostaje jakby nasz udział, nasze know-how, czy nasza wiedza i doświadczenie przydało się przy doprowadzeniu płyty treningowej w Labour we Francji. Oczywiście było to przy współpracy z całym sztabem szkoleniowym pana Adama Nawałki. No firma ma bardzo duży wkład w tą naszą reprezentację, bo jesteśmy od początku czwarty rok z nimi na Stadionie Narodowym. Na naszej trawie historyczny mecz Polska-Niemcy. No muszę jeszcze się przyznać, że jestem mega dumny i byłem jakby 12 zawodnikiem, no że jestem od początku z tą reprezentacją, jeszcze na naszej trawie nie przegrali żadnego meczu.